Karolina, Roxana i Aleksander to najmłodsi z kilkunastu dzieci przebywających pod opieką państwa Kowalik. Z rodzinnego domu dziecka prowadzonego przez małżeństwo od ponad 20 lat, spośród 120 podopiecznych do biologicznych rodziców nie wróciło żadna. Na poprawę obecnej sytuacji ma wpłynąć nowe miejsce na mapie Bytomia i realizowany tu projekt miękki o nazwie Centrum Wsparcia Rodziny. W imieniu wszystkich rodzin zastępczych dziękujemy bardzo za te pomieszczenia, za to miejsce, które będzie wspaniałe i będzie nam bardzo pomagać. Zmieni się bardzo dużo. Zmieni się to, że rodzice będą miały lepszy kontakt z dziećmi, że rodzice będą sam na sam z dzieckiem. Spotkania będą odbywać się w specjalnym pokoju widzeń wyposażonym w lustro weneckie. Centrum Usług Społecznych oferuje także sale terapeutyczne, miejsca dla asystentów rodziny czy przestrzeń przeznaczoną do zabawy. Centrum Wsparcia Rodziny zrzesza takich specjalistów jak pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny, pedagodzy, psychologowie, terapeuci zajęciowej. Jest to skoordynowana praca na rzecz rodzin zastępczych i rodzin biologicznych, wynikająca z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Za część inwestycyjną odpowiadała jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania. Nową przestrzeń przy ulicy Piekarskiej 39 udało się stworzyć w niespełna 2 lata. Remont dosłownie całego budynku, tak? Wymiana stropów, tynku, wymiana całej konstrukcji dachu. Stan, jak widać tutaj na zdjęciach, był tragiczny. Było to wyzwanie, dużo osób pracowało, 40 osób tutaj momentami pracowało na budynku na wszystkich frontach, także myślę, że udało się to wszystko zakończyć tak, jak tutaj inwestor oczekiwał. Rewitalizacja kamienicy, w której mieści się centrum, kosztowała blisko 5 milionów złotych. Bardzo się cieszę, że zwiększymy swoje możliwości. Mam nadzieję, że to będzie przekładało się na konkretną pracę, czyli na to, że będzie więcej osób chętnych na przykład do bycia rodziną zastępczą, ale również też dzieci wrócą do swoich biologicznych rodziców, bo to jedno z zadań tego miejsca, praca nad rodzicami, aby jednak nabrali kompetencji, wiedzy i po prostu zrozumieli, jak ważne jest to, żeby te dzieci biologiczne wróciły do nich. Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz realizacja w tym miejscu projektu Centrum Wsparcia Rodziny jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.